Ryjek powrócił do kolejki parkowej. Maltanka dołączył ostatnio po remoncie, wyprodukowany w 1934 roku, najstarszy w Polsce autobus szynowy Ryjek. Jest to autobus wąskotorowy, wybudowano w sumie 3 sztuki, 2 jednokabinowe i 1 dwukabinowy. Muszę Państwu przyznać, że autobus jest bardzo starannie, precyzyjnie wyremontowany z dbałością o wszelkie detale. No, siedzenia są nowe, nowych desek, a tutaj mamy kabinę maszynisty, zawór dodatkowy typu Knorr, prędkość pojazdu 35 km na godzinę. Wycieraczki, proszę, tutaj pulpit sterowniczy. Sygnał dźwiękowy, zapłon, napięcie, ciśnienie oleju, prąd ładowania, temperatura wody w układzie, cylinder hamulcowy, oświetlenie, dmuchawa kabiny, dmuchawa przedział. Numer pojazdu. Piękne ławki. Tutaj widzimy piasecznicę, piasek wsypany, proszę. A tu taki mały schowek pod siedzeniem dla pasażerów. Stoi dodatkowe wiadro z piaskiem. W razie potrzeby też można je wykorzystać do posypywania główki szyn. No nieraz się tak wydarzyło, że właśnie przy pomocy takiego wiadra człowiek się ratował. A tutaj mamy stop klatka. W tym miejscu kiedyś znajdowało się WC. Właśnie przy odnawianiu tego pojazdu zastanawiano się, czy przywróci z powrotem WC. Stwierdzono, że na tak krótkiej trasie WC niepotrzebne i są dodatkowe siedzenia do pasażerów. Tu mamy silnik, przekładnie, wał kardana, tutaj mamy rurę wydechową, skrzynię akumulatorową, zbiornik paliwa oraz zbiornik powietrza. Wózki toczne wraz ze stawami kołowymi. Tu wlewa się olej, który rozprowadza się do maźnic. Serdecznie dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne filmy.